Cześć, hej, witajcie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tyson. Witam was w kolejnym odcinku z Mafii 2. No i w tym odcineczku pójdziemy sobie do mojej siostry, ponieważ mamy już pieniądze. Tak, wiem, że w poprzednim odcinku skończyłem gdzie indziej, ale postanowiłem sobie dojechać poza odcinkiem. Dobra. Zaraz tu będzie jakaś akcja, zaraz się wypowiem dalej. I jak też zauważyliście, zmieniłem sobie strój. Tak. I jak oceniacie? Przystojniak ze mnie teraz, co? No dobra. Idziemy do siostry. Pewnie się ucieszy. Vito, hey, how you doing? Shh, no. I just wanted to give you the money to pay off Papa's debt. Oh, Vito, that's great. I was gonna try and see if we could pay it back in installments. I got a little money. He wouldn't have hurt us. Don't be so sure, but it doesn't matter now. Here, where'd you get all this money, Vito? You haven't done nothing you'll be sorry for, have you? Don't worry. Everything's fine. Thank you, Vito. Thank you. No problem. Alright, look, I better be going. I don't want Ma to see me. She'll be asking where I got the money, too. Don't worry. I'll make something up. Alright. Give her a big kiss for me, will. Okay? Take care of yourself, Vito. No i... Jak widzicie, daliśmy siostrze pieniądze. No, siostra była zadowolona. Choć troszeczkę się zdziwiła pewnie, skąd mam tyle pieniędzy. No, kto by się nie zdziwił? No tak, zmieniłem sobie strój, żeby wyglądać już trochę poważniej. Bo już chociaż trochę jestem ważnym człowiekiem. No i dobrze. Wrócimy sobie do domu. Musimy ukraść tutaj auto. Czekajcie, jak to było. No dobra, łatwy zamek. Czy mamy daleko? Nie, dobra. No i musimy się oczywiście też dowiedzieć od Joe'ego, co z Henrym, bo jak pamiętacie, został postrzelony. Jestem ciekawy, czy z tego wyszedł, czy też może nie. No ale... Wydaje mi się, że wyszedł z tego. Pomógł nam chłopak, trzeba przyznać. Niezłą sumkę zarobiliśmy. I pytanie, co dalej, skoro... Aj, przepraszam. Siostra ma już te pieniądze. No to jakie będą następne kroki? Czy my się wycofamy z tego życia takiego gangsterskiego, bym powiedział? Czy nadal będziemy... tym siedzieć. Musimy iść spać. Pójście spać przeniesie cię do kolejnego rozdziału. Dobra, wsadzimy sobie może... O Jezu. Dobra, niech tu będzie. Fajnie teraz wyglądam jak gangster. Podoba mi się. No i będziemy mieć kolejny rozdział. Patrzcie, jak to wszystko leci. Ładnie, pięknie. Czy to tu, czy to... No tu, dobra. Zamkniemy drzwi, żeby złodziej tu nie wszedł jakiś. Nie lubimy złodziei. Czekajcie, tam było lustro. Tak. Gangster. Oj, wybaczcie, lag jakiś straszny. Trochę mi ścięło FPS-y. Wybaczcie, przepraszam was za to. Achievement, rozdział 6. Dobrze spędzony czas. Licej Italii, 26 luty 1945. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Fajna muzyka w tle. Vito Scaletta? Yeah? What's it to you? You're under arrest for the illegal distribution of federal ration stamps. You're coming with us. One of the gas station attendants ratted me out. The guy fingered me and they strung on Mama into telling him where I was staying. But they had no idea who I was working for and I wasn't about to tell them. Okej.
What? Henry was able to get me a lawyer, courtesy of his boss, Clemente. I was up Schitt's Creek, but at least I had a battle. Could have been a hell of a lot worse if the feds knew about any of my other activities. To be even more serious, considering the fact that you stole national resources at a time when our country needs them the most. An act the gravity of which you, Mr. Scaletta... The guy was good, but even he couldn't get me out of this one. It was a lost cause from day one. 3 months later, they handed down the verdict. Vittorio Antonio Scaletta. For your crimes against the people of this city and of this great country, this court hereby sentences you to 10 years in a federal penitentiary. 10 lat? Ładnie się dzieje. To znaczy, że lądujemy w więzieniu, z ulicy do więzienia. 10 lat. No, kto by się spodziewał, że tak losy się potoczą. No i teraz dopiero się zacznie zabawa. Co będzie w tym więzieniu? To jest pytanie. Ciekawa przygoda przed nami. Nie spodziewałem się tego. Powiem szczerze. Pytanie, ile w tym więzieniu przesiedzimy? Thieves, murderers, child molesters, we're all here. The worst of the worst. All right, get in line, gentlemen. Follow me, single file. And no monkey business, or else. No to nieciekawie się sprawy mają. Jesteśmy wprowadzeni do więzienia. No, trochę się boję. Zobaczcie na tych więźniów. Tu biali, tu czarni. Widać podział jest. Pewnie wojny jakieś. Czarni kontra biali. I pytanie. Co my w tym więzieniu będziemy robić? Jak sobie damy radę? Jak potoczą się nasze przygody? Let's go, assholes! You wanna make problems, you son of a bitch? I'm sorry. What's the matter? No speaking of English? Here, let me teach you. Zasady też widzę. What do you enjoy this, you sick fuck? Now, get your ass up and get back in line. No. Zasady też ostre. Hey, smartass, don't make me repeat myself. Back in line. No i nam też się oberwało, nie wiem za co. Tak pewnie dla zasady. Skurczybyk. Dziesięć lat. Kawał czas. Stop right there. Turn to your right. Your other right. A ja sobie dopiero kupiłem ciuchy. My name is Captain Terrence Stone and this is my prison. You're here on the inside because you can't behave like normal human beings on the outside. Make no mistake. Your ass belongs to me now, and you'll do what I say, or you'll be sorry that you didn't. Fuck with me and I'll fuck with your sorry ass all day long. You were sent here to be rehabilitated, and rehabilitate you? We will. Okay, you assholes. We're gonna cut you loose. Just long enough to get yous cleaned up. Now get in line and follow me. Fiu, no to się sprawy potoczyły. Welcome to the salon, ladies. You're gonna look just fucking beautiful. Hey, me too? I ain't got nothing on my head to cut. Shut your face, cue ball. Nie spodziewałem się takich obrotów spraw, naprawdę. Okay, let's go. Hey, shit for brains. Do what you fucking told. No, strasznie tu jest. Nie do zazdroszczenia. Choć wam powiem, że... ta... Zaraz dokończę, bo tutaj... Klimaty więzienne bardzo lubię, fajne. Podobają mi się takie właśnie klimaty, więzienie i te sprawy. No ale nie sądziłem, że tu do niego trafimy.
Lubię filmy, gdzie się opierają mi jakieś o więzienie, coś takiego. Wiecie, o co chodzi. Teraz trochę jestem skupiony. Nasza cela. Obskurna trochę, no ale czego chcieć więcej. Ciekawy odcinek się zapowiada. Zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Prycza, tak zwana. No, no i cela. Nic ciekawego. Dobra, połóżmy się spać, spędźmy naszą pierwszą noc w więzieniu. I zobaczmy, co przyniesie kolejny dzień, bo jestem bardzo ciekawy. A nie możemy spać, jakąś depresję mamy. Dobrze to podsumował. 3 dni później, więc jesteśmy już 3 dni w więzieniu. Jak sobie radzimy? After 3 action-packed days of staring at the wall, I got a message from Joe to contact a guy named Leo Galante, who could supposedly help me out in here. This wasn't the kind of place where you could survive on your own. To prawda. W więzieniu trudno przeżyć w pojedynkę. Zawsze lepiej sobie z kimś zbratać, że tak powiem. O, więzienie. Co tu mamy? Grupki. Tu mamy obóz, można powiedzieć, białych. Raczej. No to będzie ciężko, żeby ktoś wskazał mi gościa. Raczej muszę go sam odszukać. Tu są czarni. Zobaczymy, co powie. No takie właśnie jest życie w więzieniu. Koszykówkę tu. Fajny kosz. Podoba mi się ten klimat, powiem wam szczerze, no ale nie spodziewałem się. A kto w więzieniu będzie przyjazny? O to chodzi. Co ten powie? No ta... Przypuszczałem, że tak będzie. To by było za łatwe. Trzeba go poszukać. A to co się stało? Się dziwne rzeczy dzieją. Hey, I need to talk to Leo Galante. Point him out, will you? Sorry, no English. Zobaczmy, coś się dzieje. I know you. Stary znajomy? You're that fucking guinea who was with Barbara in a jewelry store. I'm in this fucking hellhole because of you. You got locked up because you're a stupid, crazy fuck. You know, fellas, my mom was right. There is a god! And he sent you here, you guinea bastard, so that I could pay you back. Stary znajomy. This looks interesting. Wanna make a small bet? Zakłady na boku, no klepa. Musimy się dobrze zaprezentować. Come on. Wszyscy patrzą. No, odpłaćmy mu się raz na dobre. Niech dostanie w pierdziel i skończy się kozaczyć. Tak jest. Mamy przewagę, choć w klepaniu jestem cienki, wam powiem. Twardy gość, oj. Kontry wyprowadza. Teraz mnie trochę stłamsił. Oj, oj, oj. Twardy gość. Step back. Okay,
No i jak sobie poradziłem? Na początku miałem przewagę. No i teraz my obrywamy znowu. Władze nie są tu przyjazne, widać. Traktowanie jest okropne. So O'Neill almost took my head off, but I made a stand. Let me tell you something, when you're inside, counts for a lot more than you might think. Równa, można powiedzieć. Na początku mieliśmy przewagę. Później on trochę zaatakował, dwa dni później. How long you planning on keeping him in here? Long enough to learn his lesson. That's gonna have to change. He in any shape to fight? Should be. Boys didn't knock him around too bad after the brawl in the yard. All right, open it up. Rise and shine, Skeletta. You got yourself a visitor. My name is Leo Galante. I heard you wanted to speak to me. Yeah, one of Clemente's guys said I should contact you. Said maybe you could help me out. Oh, fuck Clemente. I don't provide protection for his guys in here. But I saw how you handled that Mick who's after you, O'Neill. You could prove useful. Come with me, boy. Dużo dialogów, więc mało się odzywam. Listen up, fellows. This is Vito. He's gonna be helping us out. Pepe here's got a big fight coming up against O'Neill. He needs a sparring partner. And from what I saw of you out there in the yard, you're just the man for the job. You're gonna help us out, kid. In return, you'll be under my protection. And who knows, maybe you'll even learn a thing or two along the way. I guess I can't say no to that offer, huh? I don't remember asking. All right, fellas. Let's get this show on the road. Krótko mówiąc, robimy za taki worek treningowy. Okay, today we're gonna work on your counterpunching. Vito, I want you to hit Pepe. Try and bust that big jaw of his. Pepe, you avoid the punch like I showed you. Then use that momentum to throw a punch of your own. All right, fellas, let's get going. Kolejna klepa, mamy tu jakąś ekipę. Attaboy, Pepe. Keep that oversized chin of yours down, damn it. Okej, okay, czekajcie. Footwork, Pepe. Remember your footwork. Remember. Cholera. What defense can win a fight, fellas? Every punch you take could be your last. Dobra, ładnie. No nie mogę sobie poradzić z tą łatwą rzeczą. Change the plans, big fella. This kid's got fire in him. So now you're both gonna practice your counter punches. All right, Vito. See if you can do that again. It's a handy tool to have in the box, huh? Most guys ain't gonna see it coming. Pepe here, he ain't most guys though. Pokaźna ekipa. Dobra. 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 There you go. You're a fast learner. Skminiłem, o co chodzi. That's enough for today. Nice work. So how close did you get to Clemente, Vito? Actually, I never met him. I always dealt with either Henry Tomasino or Luca Garino. I can't believe that cocksucker Garino's still breathing. What was your deal with him? Well, you know, we did a couple jobs for him, and, Luca said he'd bring us into the family for, $5,000. What? Typical fucking Alberto. He's always been a crooked bastard. So what is that, like more than usual? Yeah, like $5,000 more than usual. You don't gotta pay to get in, Vito. You're brought into the family once you prove that you're loyal, a good earner. And he can handle... you know, the life. In any case, this is an interesting piece of news. When this gets out, Alberto and Luca are gonna have a lot of explaining to do. To? Jeez. Don't worry about that. We'll talk about it some other time. No, dużo pogawędek. Ja staram się nie mówić. Dostałem takie rady od znajomego, żebym jak... były cutscenki, to za dużo nie mówił, bo to tak wybija trochę z rytmu. No, postaram się, staram się. Maybe if your eyes were all the way open, you would have seen me coming, asshole. Galante, crooked white devil. Nice to see you too, Mr. Wu. Crooked?
You bet on your own guy and he lost. That's the way it works in this country. Then Wu offer you a rematch. I think I can arrange that. Znowu będzie mi się klepać? Chinaman, huh? Yeah, get him a stepladder and send them over. All right, Wu. Looks like you got yourself a rematch. And none of that chop suey crap this time. Z Chinolem tym razem. Now listen, these chinks are quick little bastards. No point in throwing big punches early on. You'll never connect. All right. What am I supposed to do then? You hit him quick and tire him out. When he's weak, he'll put his guard down. Then you swing for the fences. Now get out there. Show him what you made of. Dobra, stoczymy sobie tą walkę i chyba skończymy. To będzie dobry koniec. No zobaczymy, jak nam pójdzie z Chinolem. Trochę chrypa mnie złapała, niestety. Dobra, zobaczmy. To może być walka taktyczna. Robi uniki niezłe. Dobra, mamy go. Pięknie. Nie jest taki ciężki. Dostaje ostro. Szczęka boli. No i dobra. Na deskach. Kolejny raz na deskach. Twardy jest. Kolejny raz na deskach. Trzeci raz. Chyba się nie podniesie. Tydzień później. No tu już tydzień jesteśmy. Jakoś sobie radzimy. Całkiem nieźle. No i dobra. Let's go, Skeletta. You're late for work. No dobra. My sobie pójdziemy do pracy, ale już w następnym odcinku. W tym odcinku to będzie wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Myślę, że fajny odcinek, taki klimatyczny, więzienny. Później, później. No i dobra, i wy standardowo komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się i hej!